Witam przede wszystkim telewidzów telewizji Teletop Sudety. Oczywiście Świdnickie Noce Jazzowe to 19. edycję, jeżeli chodzi o wiosnę, zimę. Kończymy w maju, 10 i 25. 10 maja musical Jera Ramireza, kabaret La Boca, a 25 maja koncert zespołu Frittata. 10 maja oczywiście w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury o godzinie 19.30, jak wspomniałem, musical La Boca Buenos Aires w opracowaniu Ariela Ramireza. W dużej mierze ten musical będzie improwizowany. Tango jest tańcem improwizowanym. Będziemy mieli też do czynienia w większości z utworami Astora Piazzolli, który tak bardzo kojarzony jest przede wszystkim z jazzem, bandoneonista, no, zresztą multiinstrumentalista, kompozytor wspaniałych przebojów i tang. Jazz jest przede wszystkim muzyką, która wymaga pewnej klasy, techniki, sztuki, przede wszystkim aranżacji, ale też konsekwencją jazzu jest improwizacja, więc tutaj będziemy mieli pewną dozę improwizacji i dużą powierzchnię tego musicalu właśnie zajmie improwizacja. Zapraszam serdecznie, godzina 19.30, niesamowite widowisko, szóstka muzyków, pary taneczne, aktor, taka typowa epoka lat 20-30. Jeżeli chodzi o 25 maja, również godzina 19.30, zmierzymy się tutaj z takim też może powiedzieć widowiskiem muzycznym, zespołem Frittata. Będzie to duża dawka muzyki fusion. Muzycy wymykają się spod pewnej, całkowicie spod kontroli, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne. Jest to naprawdę też stricte jazz. Chciałem tylko wspomnieć, że w tej niedługiej karierze zespołu, bo są to ludzie młodego pokolenia, zaliczyli już koncert z panią Reginą Carter, jedną z największych krzypaczek świata. Myślę, że ten fakt też jakoś przemówi. W tym gąszczu imprez majowo-czerwcowych myślę, że też państwo znajdziecie na chwilę odetchnienia na tego typu koncertach. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz Świdnickiego Ośrodka Kultury.